Trzymam zadłużenie, będę pozostawiał Państwa w rękach Anity Romulewicz, szefowej pracowni regionalnej Informatorium. Życzę Państwu korzyści wyniesionych z dzisiejszych obrad, życzę owocnych dyskusji i miłych wrażeń. Wszystkiego dobrego. Witam serdecznie Państwa. Okoliczność dzisiejsza jest bardzo uroczysta, bo jest to 70-lecie bibliotek publicznych na Warmii i Mazurach. Co prawda okrągła rocznica przypada dopiero na 2016 rok, czyli przyszły, ale my postanowiliśmy, że będziemy inaugurować ten jubileuszowy rok właśnie teraz, żeby wszystkie biblioteki w województwie warmińsko-mazurskim godnie też mogły zaprezentować swoje dokonania i być dumnymi przez cały najbliższy rok. Ta konferencja jest zorganizowana w taki specyficzny sposób. Chcieliśmy pokazać, że biblioteki przez ostatnie 7 dekad, co widać też na załączonej wystawie, przeszły długą drogę ewolucji i będziemy chcieli dzisiaj również za pomocą naszej konferencji pokazać Państwu, jak ta droga wyglądała, jak to się stało, że biblioteki, które musiały od początku najpierw odradzać się, w zasadzie z gruzów, dzisiaj są bardzo nowoczesnymi, prężnymi, ambitnymi instytucjami. Poza wystawą, którą możecie Państwo tutaj obejrzeć, na końcu sali również znajduje się zaledwie zalążek naszych zbiorów, które mamy w dokumentach życia społecznego. To jest zbiór prac magisterskich napisanych pod kierunkiem profesora Jana Wróblewskiego, tak, dziękuję, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jeszcze dawnego WSP. I to są prace z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, bardzo ciekawe, okraszone również dokumentacją fotograficzną. Oprócz tego dla Państwa dzisiaj z tej okazji przygotowaliśmy książkę, którą dostaliście Państwo do rąk. Jest to też taki rodzaj klamry czasowej zamykającej nasze postrzeganie dzisiejszych bibliotek, bo w tej książce prezentujemy zabytkowe zbiory, czyli te, które pozostały w naszych rękach jeszcze sprzed czasów wojny, czyli dekadę mamy od 1945 roku, tak? Liczymy te 70 lat, natomiast historia naszych bibliotek sięga dużo dalej. Bardzo taką miłym akcentem tych obchodów jest konkurs, który ogłosiliśmy dla naszych czytelników, dla czytelników województwa warmińsko-mazurskiego. Wyłoniliśmy w zeszłym tygodniu laureatów tego konkursu. Konkurs nosił tytuł Biblioteka w jednym ujęciu. Zadaniem konkursowym było zaprezentowanie za pomocą właśnie fotografii sposobu widzenia swojej własnej, ulubionej, tej do której uczęszczamy, biblioteki. Laureatką nagrody głównej, kolega to pomoże mi, prezentuje pracę, to jest praca pani Pauliny Żyłejko z Łukty. Tak? I ona otrzyma nagrodę główną, także zapraszam serdecznie panią Paulinę. Doceniło tę pracę jako pracę, która pokazuje, że biblioteka może otaczać człowieka, a człowiek może być w centrum tej biblioteki. Biblioteka, w której się dzieje bardzo dużo, są zbiory, ale są też spotkania, dzieje się coś ciekawego, a człowiek jest w środku, czytelnik jest w centrum. W zaklętym kręgu biblioteki. Tak. To jest nagroda główna, gratuluję pani Paulino. Natomiast drugą, postanowiliśmy dwa wyróżnienia również przyznać dwóm ciekawym pracom. To jest pani Elżbieta Reszka-Wiśniewska z Olsztynka. Zapraszam serdecznie pani Elżbieta. I pani Anita Zduniak z Łukty. Również zapraszam pani Anito. Pani dyrektorze, poproszę o wręczenie nagród. Dodam, że nagrodą główną jest tablet i dwie nagrody książkowe dla Państwa. Chciało się panią dołączyć do nas. Wszystkiego dobrego. Prosimy o dalsze. Przestrzeń biblioteczna, ale też i współpraca i bardzo szeroki kontekst pozaregionalny. Tak też został skomponowany program dzisiejszej konferencji i w związku z tym zaproszę pierwszą prelegentkę do wygłoszenia swojego wystąpienia. Jest to pani doktor habilitowana Marzena Świtoń z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która będzie nam opowiadać o zawodzie i kształceniu bibliotekarzy. Zapraszam. Dobrze, witam.
widoczne w planie swojego wystąpienia, umieściłam kilka tutaj punktów. Na początku słów kilka powiem o genezie, ale od razu zaznaczę także ewolucję zawodu naszego, następnie o kształceniu bibliotekarzy w Polsce. Nawiążę do tematu, o który tu mnie organizatorzy szczególnie prosili, a mianowicie o trendy światowe, ponieważ tak się składa, że też w swojej pracy naukowej tym się zajmowałam. I pokażę, jak te trendy światowe kształcenia bibliotekarzy wpisujemy się my, nasze polskie uczelnie, ale także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że to nasz zawód jest po prostu bardzo, najstarszym zawodem świata, bo pojawił się wtedy, kiedy pojawiło się pierwsze... Proszę o takie pytanie skojarzeń. Kiedy pojawiły się pierwsze księgozbiory, pojawiły się od razu osoby, które się tym zajmowały, właściwie bardziej opiekowały, a można nawet powiedzieć, że chroniły, bo tak to było na początku, to była straż, tak, przed dostępem. Czyli czytelnik nie był mile widziany, chodziło raczej o to, żeby to ochronić dla potomnych, dla następnych pokoleń. Ewolucja dokonała się już w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy już na świecie i w Niemczech, i w Anglii, i we Francji organizowano egzaminy, żeby móc ten zawód wykonywać, powstawały też pierwsze katedry bibliotekoznawstwa. I wtedy nasza rola zmieniła się diametralnie, już przestaliśmy tak chronić przed, a raczej zachęcaliśmy do zajrzenia do naszych zbiorów. Propagowaliśmy zawsze czytelnictwo i to się, ta rola nasza tutaj w ogóle nie zmienia. Ale to, co podkreśla się w literaturze naukowej przez te wszystkie dziesięciolecia, my zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy pośrednikami, bardzo ważnymi pośrednikami pomiędzy zbiorami a użytkownikami. Użytkownicy rzeczywiście to nasi ulubieni czytelnicy, ale mam ogromną grupę tak zwanych użytkowników potencjalnych, którzy sobie nawet nie uświadamiają, że mają potrzebę informacyjną i że powinni do nas przyjść. Także to jest to nasze zadanie, nasza misja. Mówiąc o zawodzie bibliotekarza w naszym kraju, przygotowałam takie dwa slajdy z wymienionymi, oczywiście wybranymi, to mój subiektywny wybór pewnych rzeczy, wydarzeń, dokumentów prawnych, które wpływały na kształtowanie się tego zawodu. Nie chciałabym omawiać tutaj wszystkich punktów, bo tak specjalnie to ułożyłam, jak dla swoich studentów, żeby wszystko tutaj się wyświetlało, żeby ta historia wybrzmiała. Na co zwrócę uwagę, to czerwonym drukiem właśnie tutaj też podkreślone, że my już bardzo dawno mamy swój związek, taki profesjonalistów, Związek Bibliotekarzy dzisiaj, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, że już w latach 30. pojawiły się egzaminy na bibliotekarzy dyplomowanych i tak zwanych bibliotekarzy średnich, że już w latach po wojnie, w 1948 roku już mieliśmy tabelę, w której były określone nasze stanowiska przynależne do służby bibliotecznej tak zwanej oraz uposażenie z tym związane. Następnie w latach 50. pojawiały się kolejne dokumenty, które krystalizowały tutaj pracę, bardzo zróżnicowaną pracę różnych bibliotekarzy, bo to zupełnie inna jest praca w bibliotekach publicznych, inna w szkolnych, inna w pedagogicznych i wreszcie inna w naukowych, więc już od lat 50. mamy takie szczegółowe rozporządzenia. Od 61. roku obchodzimy nasz dzień, nie wiem, czy jest on wystarczająco mocno rozpropagowany, ale to też jest nasze zadanie. Chciałabym na moment zatrzymać się przy tej ustawie z 97 roku, bo tak muszę powiedzieć, że w literaturze naukowej podkreśla się to, że ona taki zamęt wprowadziła. Tam ten podział na służbę biblioteczną i bibliotekarzy dyplomowanych wprowadzony właśnie tą ustawą o bibliotekach w 97 roku spowodował, że nasza grupa się za bardzo zróżnicowała. My nie stanowimy teraz takiej jedności. Jest to szczególnie widoczne w wymaganiach. Zupełnie inne wymagania mają bibliotekarze w bibliotekach akademickich. Tutaj jeden punkt też ostatni na slajdzie dotyczy właśnie tych bibliotekarzy, czyli owa deregulacja zawodu przeprowadzona przez obecnego naszego ministra nauki szkolnictwa wyższego.
która trochę zachwiała pozycją, jakby nie było najlepiej wykształconych, merytorycznie najlepiej do pracy przygotowanych, ale senaty poszczególnych uczelni poradziły sobie z tym. Zniesiono egzaminy państwowe, ale wymagania, żeby takim bibliotekarzom zostać, pozostały i takich bibliotekarzy dyplomowanych jest naprawdę niewielu na palcach jednej ręki, można policzyć nawet w naszej bibliotece akademickiej. Ale ta ustawa w 1997 roku, ona zróżnicowała też inne bibliotekarze. Zupełnie co innego jest w bibliotekach szkolnych. Kiedy bibliotekarze podlegają pod kartę nauczyciela, tam inaczej wygląda droga awansu. Inaczej w pedagogicznych, w bibliotekach publicznych, muszę powiedzieć panu dyrektorowi, chyba macie najlepiej, chyba macie najlżej. Ale ja z takim apelem tutaj też dzisiaj przyjechałam, bo za chwilę będą reklamować formy kształcenia, żeby właśnie pan dyrektor i inni tutaj dyrektorzy obecni na sali bibliotek publicznych, chociaż wy nie macie w swoich tutaj regulaminach, statutach, uchwałach, rozporządzeniach wymagania dotyczącego kształcenia. Że wymagamy również, nie mając tego napisanego. Tak, ale ja chcę zaprosić do nas, do tego, żeby się uczyć u nas, kształcić, tak, żeby bibliotekarzy z bibliotek publicznych, bo mamy tych naprawdę najmniej, mamy bardzo dużo chętnych z bibliotek szkolnych na obecnych studiach podyplomowych, a bardzo mało z bibliotek publicznych. To jest takie właśnie charakterystyczne. Mówiąc o kształceniu współczesnym, no nie mogę też nie nawiązać do historii. Nasza najstarsza katedra bibliotekoznawstwa z Łodzi w 48 roku, również w Warszawie. Absolwenci naszego kierunku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa znajdują zatrudnienie w wielu różnych obszarach, nie tylko edukacji, kultury i nauki, co jest naturalne, ale także w obszarze biznesu, administracji publicznej i innych. Dlaczego? Bo w bibliotekarzach postrzega się i takich propagatorów dzielenia się wiedzą, i osoby, które potrafią zarządzać kapitałem intelektualnym, to jest to nawiązanie do zarządzania wiedzą. Osoby kształcone w zarządzaniu zasobami informacji, w zarządzaniu wiedzą, czyli także relacjami interpersonalnymi, okazuje się, że są dzisiaj zatrudniane we wszystkich firmach i przedsiębiorstwach, pod bardzo różnymi nazwami, bo to ani to stanowisko, ani ten dział nie musi się nazywać, czy bibliotekarzem, czy infobrokerem, czy brokerem informacji. To mogą być bardzo różne inne działy, ale w każdej, proszę Państwa, na liście...